Opowieści z Doliny Muminków na podstawie opowiadań Tove Jansson. Wydawnictwo Harper Kids Polska. Alex Haridi, Cecilia Davidson, Filipa Widlund. Wigilia w Dolinie Muminków. W Dolinie Muminków panowała zima. Morze tkwiło pod lodem ciche i nieruchome. Robaczki spały, zagrzebane głęboko w ziemi, a rodzina Muminków, otulona kołderkami, pogrążona była w swoim długim zimowym śnie. Spali już tak od października i mieli zamiar spać dalej, aż do wiosny, jak co roku. Paszczakowi nie mieściło się to w głowie. Stał na dachu i grzebał w głębokim śniegu, aż jego wełniane rękawiczki stały się mokre i nieprzyjemne. Szukał pod śniegiem klapy dachowej. A ci śpią sobie w najlepsze, podczas gdy ja mam jeszcze tyle do zrobienia, a przecież wigilia tuż. Mamrotał pod nosem. W końcu odgrzebał klapę, ale nie pamiętał, czy otwierała się do środka, czy na zewnątrz. Nadepnął więc na nią ostrożnie, a wtedy klapa otworzyła się pod nim i paszczak spadł prosto w ciemność. A niech to! Syknął, lądując na kupie rozmaitych przedmiotów, które rodzina Muminków wyniosła na strych, żeby zdjąć je ponownie wraz z nadejściem wiosny. Teraz zdenerwował się na dobre. Potupał w dół po schodach, otworzył gwałtownie drzwi do salonu i wrzasnął. Wigilia za pasem, a wy tu sobie śpicie, to nie do pomyślenia. Do snu Muminka wtargnęło zimne, niespokojne powietrze. Spod kołdry dobiegło głębokie westchnienie. Tak bardzo chciał zostać w swoim śnie i dalej marzyć o słonecznych letnich popołudniach. Ale nie mógł, bo paszczak ściągnął z niego kołdrę, krzycząc, by się natychmiast obudził. Już wiosna? Wymamrotał zaspany Muminek. Pora wstawać? Wiosna? Zirytował się paszczak. Za chwilę wigilia, rozumiesz? Wigilia! Mam pełne ręce roboty, z niczym jeszcze nie zdążyłem, a oni przysyłają mnie tutaj, żebym was odgrzebał. Wszyscy biegają w kółko jak szaleni, nic nie jest gotowe, mam dosyć was i waszego spania. I mówiąc to, podreptał z powrotem schodami na górę, po czym zniknął w otworze w dachu. Mamusiu, obudź się, powiedział zaniepokojony Muminek. Nadciąga coś strasznego, nazywa się Wigilia. Co chcesz przez to powiedzieć? Spytała nieprzytomnie mamusia, wystawiając nos spod kołdry. Tak naprawdę to nie wiem, odparł Muminek, ale paszczak mówi, że nic nie jest gotowe i że wszyscy biegają jak szaleni. Chyba trzeba się przygotować. Następnie obudził pannę Migotkę, szepcząc. Nie bój się, ale nadciąga tu coś potwornego. Spokojnie, powiedział tatuś. Zaraz zbadamy tę sprawę. Podążając po mokrych śladach paszczaka, udali się na strych, po czym wyszli na dach. Ale co to? Cała Dolina Muminków była pokryta mokrą watą. Leżała ona na górach i drzewach, rzekach i całym domu i była zimna. Czy to jest ta wigilia? Zastanowił się tatuś. Wziął do łapki garść waty i przyjrzał się jej z bliska. Ciekawe, czy to wyrosło z ziemi. A może spadło z nieba? Jeśli wszystko spadło naraz, to musiało to być bardzo nieprzyjemne, stwierdził. Ależ tatusiu, to przecież śnieg. Spada z nieba, ale po troszeczku, powiedział Muminek. W pobliżu przejeżdżała znajoma rodziny Muminków, wioząc na sankach choinkę. Zauważyła Muminki stojące na dachu. No proszę, w końcu się obudziliście. Pospieszcie się i idźcie szybko po choinkę, zanim się ściemni, zawołała. Choinka? Po co? Zdziwił się tatuś. Ale znajoma nie miała czasu na pogaduszki i już jej nie było. Powiedziała, że musimy iść po choinkę, zanim się ściemni, szepnęła panna Migotka. To pewnie znaczy, że niebezpieczeństwo nadejdzie dziś wieczorem. Najwyraźniej, żeby przetrwać, trzeba mieć choinkę, stwierdził tatuś. Musimy więc jakąś zdobyć. Ale zanim po nią pójdziecie, załóżcie ciepłe szaliki i rękawiczki. Ja tymczasem rozpalę ogień w piecu, dodała mamusia Muminka, bo nie mogła pozwolić, by jakiekolwiek istoty marzły na tym mrozie. Na przykład maleńkie leśne stworzonka. Jedno z nich, biedne i mizerne, właśnie trzęsło się z zimna pod werandą. Mamusia natychmiast zaprosiła je do środka na filiżankę ciepłej herbaty. Reszta zaś udała się do lasu, żeby ściąć choinkę. Ale skąd wiadomo, którą wybrać? Może ta cała wigilia wymagała jakiegoś specjalnego drzewka? Myślicie, że chodzi o to, że trzeba się będzie schować wśród gałęzi? Zastanawiał się Muminek. Nie wiem, odparł tatuś. Nic z tego nie rozumiem. Jeśli tak, to lepiej, żeby choinka była duża. Wtedy wszyscy się zmieścimy, zauważyła panna Migotka. Weźmy tę, zdecydował tatuś i wbił siekierę w pień najbliższego drzewka. Nie było specjalnie duże, ale nie miał ochoty dłużej szukać. Śnieg był głęboki i zmarzły mu łapki. Ścieśnimy się razem, jeśli będzie trzeba, dodał, ścinając choinkę. Przynieśli ją przed dom i ustawili w śniegu. No dobrze, mamy choinkę, powiedział tatuś. Gdybyśmy tylko wiedzieli, do czego trzeba jej użyć. Jaka piękna! Krzyknęło z zachwytu leśne stworzonko, wyślizgując się na zewnątrz za mamusią Muminka. I natychmiast się zaczerwieniło, speszone, że ośmieliło się odezwać. A może ty wiesz, do czego służy choinka? Spytał je tatuś. Musicie ją ubrać, wyszeptało stworzonko. Ubrać? Nie mamy takich dużych ubrań, zmartwiła się mamusia. Nie chodzi o ubrania, tylko o piękne ozdoby, najpiękniejsze, jakie się ma. Tak słyszałem. Zawstydzone stworzonko zasłoniło twarz łapkami i schowało się za mamusią. Tatuś zastanowił się przez chwilę nad tym, co powiedziało stworzonko. Wydaje mi się, że zaczynam rozumieć. Skoro trzeba ozdobić choinkę, to chyba nie chodzi o to, żeby się chować przed niebezpieczeństwem, ale żeby je przebłagać. Muminki zaczęły stroić drzewko w piękne rzeczy. Muszle, paciorki, kryształki. A na czubku umieściły czerwoną, jedwabną różę, którą mamusia dostała kiedyś w prezencie od tatusia. Chcąc przebłagać niepojęte moce ziemi, oddały choince wszystkie ładne rzeczy, jakie tylko przyszły im do głowy. Może teraz Wigilia nie będzie aż taka straszna, powiedział Muminek. Kiedy drzewko było gotowe, w oddali pojawiło się coś czerwonego. Była to Filifionka, która się bardzo spieszyła. Chodź zobaczyć naszą choinkę, zawołał Muminek. Ojej, coś podobnego. No cóż, wy zawsze byliście dziwni. Muszę pędzić. Trzeba przygotować jedzenie na Wigilię, odkrzyknęła Filifionka. Jedzenie na Wigilię? Zdziwił się Muminek. To ona je? To absolutna konieczność. Bez świątecznego jedzenia byłoby bardzo źle, powiedziała Filifionka i poszusowała w dół pagórka. Mamusia natychmiast ruszyła do kuchni i zabrała się do pracy. Przyrządziła z siadłem mleko, placek jagodowy i mnóstwo innych lubianych w rodzinie Muminków potraw. Myślicie, że Wigilia będzie bardzo głodna? Spytała zaniepokojona. Na pewno nie bardziej niż ja, odparł tatuś, spoglądając tęsknie na całe to pyszne jedzenie. Zapadł zmierzch i w oknach doliny zaczęły się zapalać światła. Świeciło się pod drzewami i ze wszystkich gniazd na gałęziach. Migoczące światełka skakały w tę i z powrotem po śniegu. Wigilia chyba lubi światło, pomyślał Muminek. Muminek zgromadził więc wszystkie świece, jakie udało mu się znaleźć. Powtykał je w śnieg wokół choinki, po czym zapalił jedną po drugiej, aż w końcu płonęły wszystkie razem, żeby udobruchać ciemność i nadciągającą wigilię. Pozostali przynieśli jedzenie w miseczkach. W całej dolinie zrobiło się cicho. Wszyscy udali się już pewnie do swoich domów, by czekać tam na nadchodzące niebezpieczeństwo, pomyślał Muminek. Tylko jedna jedyna postać błądziła jeszcze samotnie między drzwiami. Był to paszczak. Hej, kiedy w końcu nadejdzie ta wigilia? Spytał go Muminek. Nie przeszkadzaj, odparł zniecierpliwiony, nie podnosząc nosa z nad długiej listy, na której niemal wszystko było już wykreślone. Mamrotał coś o prezentach. Co się dzieje? Spytała zaniepokojona panna Migotka. Czy coś się stało? Prezenty. Z roku na rok coraz więcej. Jak mam zdążyć je przygotować? Zwariuję z tego wszystkiego. Marudził paszczak i podreptał dalej. Zaczekaj! Krzyknął za nim Muminek. Wytłumacz mi! Ale paszczak nie miał czasu. Zniknął w ciemności, tak jak wszyscy inni, którzy zdenerwowani spieszyli się przed nadejściem Wigilii. Rodzina Muminków weszła do domu, żeby zdążyć znaleźć coś, co mogłoby posłużyć za prezenty. Tatuś wybrał najlepszą ze swoich wędek. Na karteczce, którą przywiązał do paczki, napisał „Dla Wigilii”. Panna Migotka zdjęła z nogi bransoletkę. Była to najpiękniejsza rzecz, jaką miała. Zawijając ją w bibułkę, westchnęła cichutko. Mamusia otworzyła swoją najbardziej sekretną szufladę i wyjęła książkę z pięknymi ilustracjami. Była to jedyna książka z obrazkami w całej Dolinie Muminków. Prezent Muminka był tak sekretny i tak ładny, że nikomu nie chciał go pokazać. Nawet kiedy zima się skończyła i nastała wiosna, nie zdradził, co takiego oddał. Ułożyli prezenty wokół choinki, a potem usiedli na śniegu w oczekiwaniu na katastrofę. Czas mijał, ale nic się nie działo. Tylko małe leśne stworzonko nabrało odwagi, żeby się znów pokazać. Przyprowadziło ze sobą krewnych i znajomych, którzy, tak jak ono, byli maleńcy, szarzy, zmarznięci i nieśmiali. Wesołej Wigilii, wyszeptało wstydliwe stworzonko. Jesteś doprawdy pierwszą osobą, która uważa, że Wigilia może być wesoła, zauważył tatuś. Nie boisz się tego, co się wydarzy, kiedy w końcu nadejdzie? Przecież już jest, pisnęło stworzonko. Można popatrzeć? Macie taką prześliczną choinkę. I tyle pysznego jedzenia, powiedział jeden z jego krewniaków. Przez całe życie o czymś takim marzyłem, dodało stworzonko z westchnieniem. Leśne stworzonko i jego krewni siedzieli zupełnie cicho. Nigdy wcześniej nie mieli własnej wigilii. Czuło się ich tęsknotę, która stawała się coraz większa. W końcu mamusia przysunęła się trochę do tatusia i coś wyszeptała. Tatuś zamyślił się przez chwilę, po czym zwrócił się do leśnych stworzonek. Proszę bardzo, to wszystko jest dla was. Stworzonka nie mogły w to uwierzyć. Naprawdę miały dostać choinkę i prezenty i doskonałe jedzenie? Pyszczki drżały im ze wzruszenia. W końcu będą mogły świętować Wigilię jak należy. Rodzina Muminków pomyślała, że najlepiej będzie ukryć się w domu. Może Wigilia nie będzie się na nich bardzo złościć. Na wszelki wypadek schowali się w salonie pod stołem. Siedzieli tam dłuższą chwilę, czekając na to, co się stanie. Ale nic się nie działo. Po jakimś czasie nabrali odwagi, żeby podejść do okna. Na zewnątrz małe leśne stworzonka świętowały Wigilię. Jadły, piły, otwierały prezenty. Nigdy wcześniej nie było im tak wesoło. W końcu wdrapały się na choinkę i poprzyczepiały płonące świeczki na gałązkach. Na czubku powinna być wielka gwiazda, powiedział wujek stworzonka. O, szepnęła mamusia Muminka. Najwyraźniej trzeba też było zdobyć gwiazdę. Ale jak mieliśmy to zrobić? Gwiazdy są przecież tak wysoko. Spojrzeli na niebo. Było ogromne, większe niż cokolwiek innego i zupełnie ciemne, ale pełne migoczących gwiazd, których było 1000 razy więcej niż latem. I wtedy ją zobaczyli. Największa gwiazda wisiała dokładnie nad wierzchołkiem ich choinki. Jestem już taka senna, westchnęła mamusia. Nie mam siły dłużej się zastanawiać, co to wszystko oznacza, ale wydaje mi się, że nie ma niebezpieczeństwa. Ja w każdym razie nie boję się już Wigilii, powiedział Muminek i ziewnął. Paszczak, Filifionka i pozostali musieli chyba coś źle zrozumieć. Po czym wszyscy wpełzli z powrotem do swoich łóżek, żeby spać dalej w oczekiwaniu na wiosnę. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.